imię Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was bardzo serdecznie w niedzielę, w pierwszy dzień tygodnia z Kościoła Ewangelickiego w Mrągowie. A chcę Was witać Słowem Bożym, które ma nam towarzyszyć dzisiejszej niedzieli i przez cały rozpoczynający się dziś tydzień. Są to słowa z Ewangelii w przekazie Ewangelisty Łukasza z rozdziału 19 z wiersza 10. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Przeczytany werset z Ewangelii według świętego Łukasza ukazuje Zbawiciela jako ratownika, który przyszedł na ten świat, aby ratować mnie, człowieka, którego drogi nieraz bardzo pogmatwane sprawiają, że ja, człowiek, mam problem z dokonywaniem właściwych wyborów. Często możemy usłyszeć, że przy wyborach mamy kierować się Bożym Słowem albo stawiać sobie pytanie, co zrobiłby Jezus? Co On zrobiłby w takiej sytuacji, w jakiej ja się znalazłem, czy znalazłem? Ale czy zawsze tak jest? Czy zawsze tak jest, że kierując się Bożym Słowem, stawiając sobie to pytanie, co zrobiłby Jezus, dokonuje właściwego wyboru? Nieraz nawet kierując się Słowem Bożym, uzasadniamy swoje wybory biblijnymi wersetami, ale zapominamy, aby spojrzeć na ich kontekst, czy też całość przesłania, z którego je te wersety wyrywamy. Chcemy być samodzielni, dokonywać wyborów, ale nieraz nie potrafimy zaakceptować ich konsekwencji. Niczym zagubiona owca stajemy bezradni i bezsilni, bo poszliśmy drogą, która nas rozczarowała. Być może wybraliśmy, jak prorok Jonasz, drogę do Tarszyszu, a nie do Niniwy. Bo dlaczego mielibyśmy pomóc tym, do których nasze serce nie bije miłością i potrzebujemy ratunku w otaczającej nas otchłani konsekwencji? I nagle owa wielka ryba jawi nam się jako najlepszy ratunek, bo mamy nadzieję, że wypluje nas na stabilny grunt. Jednak na tych wszystkich manowcach życia, na które prowadzi nas głos rajskiego węża mówiącego do Ewy, na pewno nie umrzecie. Możemy też odnajdywać Chrystusa, który rzeczywiście wyciąga do nas swoją przebitą na krzyżu rękę i wydaje się mówić dokładnie te same słowa. Na pewno nie umrzecie. Nie umrzecie, jeśli tej ręki się uchwycicie, jeśli uchwycicie się dłoni tego, który przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Słowo Chrystusa. Na pewno nie umrzecie. Nie jest pusty, gdyż pieczętuje je ta przebita na krzyżu ręka. Amen. Życzę błogosławionej niedzieli. Pozostańcie z Bogiem.